Ej, no nie mówcie. Ej, to chyba jak... Ja... Co? Hej wszystkim, tu Glitch i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z MSP. A więc, kilka miesięcy temu pewna youtuberka z zagranicy, link macie w opisie, nagrała film, w którym próbowała zgadnąć hasła do kont z Highscores. Żeby było śmiesznie, udało się jej to zrobić. I stwierdziłem, że w sumie mogę spróbować to samo, skoro udało się jej, to czemu by to nie miało udać się mi? Okej, muszę to zmienić, bo to już jest nieaktualne. Więc dzisiaj spróbuję zgadnąć hasło do znanej i kochanej, popularnej Movistar na MSP. Juna 13! Okej, więc myślę, że po prostu zacznę to robić i zobaczymy, czy mi się w ogóle uda. Okej, pierwsza próba. Okej, z Juną całkowicie mnie wyszło, ale nie ma co się poddawać, bo skoro udało się tamtej dziewczynie, to mi też powinno w sumie, bo to chyba nie jest takie trudne, no jakie hasło może być topka, pewnie jakieś dziwne, ale mniejsza. Może wezmę... Donalesa nie będę brał, ukryty dla mnie, bo też nie wezmę. Może wezmę Agę, bo mam ją znajomych i w sumie mógłbym spróbować coś z nią działać, zobaczymy. No to lecimy z koksem. Przysięgam, że jeśli to teraz nie wejdzie, to kończę odcinek. Ej, no nie mówcie! Ej, to chyba jak... Ja... Co? Ja nie wierzę, wlazłem to konto. To po prostu... Nie do wierzenia! Jak do tego mogło dojść? Naprawdę, jakim cudem? Okej, tak naprawdę ta dziewczyna po prostu poprosiła o hasło do tych kont. I ja zrobiłem to samo z Agą, więc znają jej hasło i musiałem go zgadywać. Ale wy tak nie róbcie, bo to jest brzydkie i... To jest brzydkie! Okej, więc jesteśmy na koncie Agi i... Co tutaj można zrobić? Mam pewien pomysł, ale wątpię, żeby ktoś to uwierzył, ale w sumie, skoro jesteśmy, to możemy udać włama, czemużby nie. Mega się cykam tego filmiku, ponieważ boję się, że to się wyłączy, ale... Przede wszystkim mega dziękuję Adze, że się w ogóle zgodziła na to, że mogę wejść na jej konto. Wielkie dzięki dla ciebie za to. Może wezmę te włosy, tą bluzkę mogę wziąć. Oczywiście musi być jakaś scary, spooky animation. Super włosy. Czemu nie wierzę, że jestem hakerem? Zobaczmy sobie je, może jej prezenty w międzyczasie, co to ma w prezentach. Nie tym razem. Słońce. Może chcesz coś z jej rzeczy? Usunęłam się. Też bym chciał. Okej, to okienko sobie zostawię, bo tutaj widzę jakiś monolog pisany jest do mnie, więc... To sobie zostawimy na później, a ja sobie przejrzę jej prezenty. Może otworzę ten prezencik, Melody, włoski z pakietu wychylającego... Halo, policja! Hej, tu Glitch montażysta. Wiecie, przez 18 minut nagrania nie działo się kompletnie nic. A nie opłaca mi się tego montować, bo... Jak już mówiłem, tam nic się nie dzieje. Więc po prostu pokażę wam te najciekawsze momenty. Ta osoba serio chce coś z jej konta, ja nie wiem... Co? Po 18 minutach nagrywania w końcu coś się tutaj dzieje, więc... jasne, że możesz. A mogę kilka. Matko Boska, uwielbiam ten filmik. Już zmienia zdanie, ten filmik będzie chyba najlepszy, jaki powstał w całym życiu. Przepraszam, ale... Wiem, że tylko mnie to śmieszy. Ale still. Ta osoba jeszcze się domaga jakiejś rzeczy. Ja nie mogę. Ja szukam dziewczyny. Czuję już ten cringe, kiedy Aga to ogląda. Ej, to jest serio śmieszne, bo ktoś się mnie pytał o to, jakie użyłem haka. No kurde, no... Pytanie o hasło używam, a co? Gram na kompie. I nie obchodzi mnie, co ty robisz, wiesz? Okej, myślę, że pora może jednak to zakończyć. I wyloguję się z konta i zaloguję się jako Aga już. Żeby to konto naprawić. Ale myślę, że już wam tego nie będę pokazywał może. Chyba mi się nie opłaca tego robić. Więc skończę ten filmik w tym momencie. Dziękuję za obejrzenie, dziękuję Adze za to, że się w ogóle zgodziła na to, że mogę na to konto wejść. Mam nadzieję, że zrobię z tego filmiku coś ciekawego. Jak nie, to zrobię przez tyle co 5 minut. Także ja dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale w poniedziałek o 15:15. Ja to konto ogarnę do stanu poprzedniego. No i dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. No i na razie, pa pa, cześć. Elwina.